Witam towarzysze, jest w tym momencie godzina 20:55 i chciałbym się z Wami podzielić najnowszymi informacjami dotyczącymi zamachu terrorystycznego w Moskwie. Pojawia się oczywiście pytanie, po co nagrywam ten film, jeśli o tym zamachu w tym momencie mówią wszystkie media na świecie, tak przynajmniej jest we Francji. Dzisiaj w sobotę spędziłem sporo czasu z Mikołajem, dużo jeździliśmy samochodem i kiedy jeździłem samochodem, słuchałem francuskiego radia i w tym francuskim radiu cały czas mówiono o tym zamachu i sprzedawano wersję, że do zamachu przyznało się państwo islamskie i że Putin to cyniczny drań, Putin i Medwiediew nie przyjmują do wiadomości, że to ISIS, że to państwo islamskie zorganizowało ten zamach i chcą o ten zamach obwinić Ukrainę. Oczywiście to nieprawda, bo Ukraina jest niewinna, bo Ukraina to państwo demokratyczne, respektujące wolności obywatelskie. My wspieramy Ukrainę i musimy zwalczać tą propagandę putinowską, która podważa właśnie tutaj odpowiedzialność państwa islamskiego. Więc takie bajeczki serwowano dzisiaj przynajmniej w okolicach godziny 17:18 we francuskim radiu. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce i nie chcę wiedzieć. No w każdym razie wystarczy, później wszedłem na Telegram i na Telegramie są powszechnie dostępne informacje, widać filmiki z przesłuchań ludzi, którzy już zostali zatrzymani przez FSB i inne służby rosyjskie. Zatrzymano 11 osób, z których 4 przyznały się do strzelania do ludzi. Sam widziałem trzy takie przesłuchania z trzema różnymi ludźmi. Jeden mówi po rosyjsku, dwóch mówi po rosyjsku przez tłumacza, to znaczy nie znają języka rosyjskiego. No i potwierdza się jakby to, co ich łączy, to oczywiście no, to nie są obywatele Rosji, to oni pochodzą z... Jeden przyjechał z Turcji, tam chyba z Tadżykistanu, no ale jakby... Ich motywacja to nie jest motywacja ideologiczna, to nie jest motywacja religijna, to nie są jacyś religijni fanatycy, którzy chcą ginąć za jakąś religię, czy za jakąś świętą księgę, czy za jakiegoś boga, czy proroka. To są biedni ludzie z bardzo biednych krajów, zniszczonych przez kapitalistyczną kontrrewolucję, którzy po prostu zrobili to dla pieniędzy. Obiecano im 500 000 rubli za to, żeby wziąć udział w tej barbarzyńskiej zbrodni. Część pieniędzy już dostali, resztę pieniędzy mieli dostać po przekroczeniu granicy z Ukrainy. I oni to mówią. Oni są żywi, oni to mówią. Ich wizerunki widać na filmikach nagrywanych z tego właśnie z miejsca tragedii, kiedy oni strzelają i kiedy oni następnie są przesłuchiwani. Oni nie wiedzą, kto im te pieniądze oferował. Robione to jest w sposób anonimowy, ale sam fakt, że po dostanie pieniędzy za wykonaną robotę, za wykonaną zbrodnię, jechali na Ukrainę o czymś świadczy. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważna informacja. Informacja o towarzysze, którą należy rozpowszechniać, gdyż obawiam się, że w tym momencie wszystkie te media zachodnie no, robią wszystko, żeby no, ta najważniejsza informacja, no, kto tutaj ponosi odpowiedzialność za ten zamach, żebyśmy się nie dowiedzieli. No tutaj w przypadku tych różnych zamachów, które miały miejsce we Francji, no to był ten problem, że no, bardzo często te autorzy tych zamachów no to ginęli w momencie akcji. No. I to wszystko rodziło różne teorie spiskowe. Kim byli, jakie były ich motywacje. W tym wypadku jest zupełnie inna sytuacja. Winni zostali złapani. No. Winni zostali złapani, wiemy jak wyglądają, wiemy jakie były ich motywacje, no i wiemy gdzie był tutaj zleceniodawca.
Zleceniodawcy przebywają w tym momencie na Ukrainie. Najprawdopodobniej są to te osoby zajmujące się konkretnie werbunkiem. To są osoby pochodzące z Syrii, które wcześniej organizowały jakieś tam właśnie organizacje terrorystyczne przeciwko Asadowi, a dzisiaj walczą, no, tak jak w tej działalności przeciwko Asadowi byli werbowani przez CIA, tak po prostu CIA przerzuciło ich dzisiaj na Ukrainę, gdzie oni kontynuują swoją działalność cały czas wypełniając polecenia zwierzchników ze Stanów Zjednoczonych. Więc teraz pojawia się pytanie, no, czy ten schemat działalności, mianowicie, że poprzez fanatyków, czy też cwaniaków, no bo nie wiem, czy ci islamiści walczący dzisiaj w ramach armii banderowskiej to szczerze wierzą w te swoje ideały, czy to po prostu wykorzystują swoją jakąś tam wcześniejsze zaangażowanie, żeby dzisiaj odcinać od tego kupony i po prostu, no, w kartotekach CIA występują jako ludzie, którzy są w stanie werbować, no, społeczność muzułmańską do czarnej roboty. No, w każdym razie pojawia się konkretne pytanie, czy tutaj ta struktura podejmowania decyzji to była Stany Zjednoczone, te tutaj grupy fanatyków przebywające na terytorium Ukrainy i następnie zamach, czy też to było jakby w porozumieniu ze służbami ukraińskimi, w porozumieniu z SBU, w porozumieniu z władzą cywilną na Ukrainie, czy Zełenski wiedział, czy Kliczko wiedział, czy Syrski wiedział, tego nie wiemy. No. I jakby w kraju, w którym jest tak wielka korupcja i tak wielkie tutaj są rozbieżności oligarchiczne i wojna o władzę, ja w tym momencie obstawiam dwa różne scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że po prostu SBU i CIA ramię w ramię to przygotowywało i właśnie poprzez tych typków przybywających na terytorium Ukrainy, no to zwerbowało ludzi do wykonania zamachu. No bo oni jakby wszyscy powiedzieli mniej więcej to samo. To znaczy przez ostatnie 2-3 tygodnie przybywali na terytorium Moskwy w jakimś hostelu. Wcześniej w ogóle się nie znali. Ktoś im tam właśnie... 2 tygodnie, no, to też tłumaczy, że oni nie znają rosyjskiego. Więc to jest jakby jeden schemat. A drugi... Wszyscy się śmieją z miejsca mojego, gdzie nagrywam te filmy. Mianowicie jestem w łazience. Może wam pokażę, tutaj widzicie, tu jest wanna, tu jest umywalka. No a tutaj właśnie żona przychodziła do słynnego sracza, no więc troszkę mnie to rozkojarzyło i nawet zapomniałem, co ja już powiedziałem, a czego jeszcze nie powiedziałem. No w każdym razie, no, rozpowszechniam informacje, towarzysze, słuchajcie. Nie dajcie sobie wmówić, że to zrobiło ISIS, że to zrobili jacyś ludzie motywowani, czy to patriotyzmem, czy to fanatyzmem religijnym, czy jakimikolwiek innymi wartościami. Nie, jedyna motywacja wykonawców to była motywacja finansowa. Teraz tak.
Skąd te pieniądze? No, skąd te pieniądze? No to są wasze pieniądze. No, to są wasze pieniądze, w tym sensie wasze, że albo dobrowolnie gdzieś tam płacicie te swoje zrzutki, nie wiem, pod Lidlem, czy komuś tam wrzucacie do puszki, kto tam nosi jakąś żółtą, niebieską szmatę. W każdym razie macie na to jakiś tam wpływ, albo nie macie na to wpływu, jesteście po prostu dymani, no, od 2 lat, a nawet dłużej, no, jesteście dymani na każdym kroku, czy to płacąc za benzynę na Orlenie, czy to, nie wiem, płacąc podatki, czy cokolwiek, i te wasze pieniądze, które wy odkładacie, które wy tam robiąc zakupy, płacąc podatek dochodowy, płacąc podatek od nieruchomości, płacąc podatek inflacyjny i wiele innych podatków, wy to wszystko płacicie, a później to trafia do jednego miejsca i z tego miejsca wszystko trafia na Ukrainę. Zełenski bierze haracz i następnie ten haracz jest inwestowany właśnie na tego typu działalność. No. Więc no, w pewnym sensie wy możecie się pochwalić, że jesteście sponsorami terroryzmu, to też tłumaczy no, żałosną postawę Tuska, nagrywając dzisiaj rano film, powiedziałem, jest mi wstyd za polski rząd, że polski rząd nie był w stanie potępić tego zamachu. A teraz jest mi jeszcze bardziej wstyd za polski rząd. Mianowicie, jeśli ktoś szczerze coś potępia, to robi to od razu, nie czeka. No. A więc coś się stało, po prostu naturalny odruch człowieka to jest wyrazić swoje uczucia, swoje oburzenie, swoje współczucie dla kogoś czy coś tam. I tego typu gesty liczą się tylko wtedy, kiedy się to robi od razu. No. Ja to zrobiłem od razu po przebudzeniu. No. Więc jakby, no, załóżmy, że tam, tak nie wiem, do godziny 9:10 dzisiejszego dnia to miało sens. Później to już jest cyniczna gra. W przypadku Tuska mamy cyniczną grę. Po prostu Tusk zobaczył, że wszyscy potępili zamach terrorystyczny, więc nagle sam nie chciał tutaj zostać wśród tych, którzy nie potępili, no bo to by jeszcze bardziej sugerowało jakieś tutaj polskie sprawstwo. No ja tutaj jestem ciekawy, no akurat jeśli chodzi o tych, no to tutaj chyba polskiego śladu konkretnie nie ma, ale są inni terroryści szkoleni w Polsce, którzy, kto wie, no jeszcze kiedyś być może coś tutaj zrobią, no i ten ślad będzie z kolei prowadził do Polski, więc Amerykanie 7 marca powiedzieli swoim obywatelom przybywającym na terytorium Rosji: słuchajcie, unikajcie imprez masowych, bo wydarzy się zamach terrorystyczny. No to powiedzieli Amerykanie. No, Amerykanie do swoich obywateli w Rosji powiedzieli to 2 tygodnie temu, więc Amerykanie wiedzieli. Pytanie, czy Ukraińcy wiedzieli? Ja w tym pierwszym filmiku to wskazałem tutaj palcem Ukrainę i banderowców. Teraz to ja nie jestem przekonany, że Ukraińcy wiedzieli, a w każdym razie nie jestem przekonany, że władze cywilne Ukrainy wiedziały. Wydaje mi się, że tam jest tak duży burdel i tak duży jest ta rywalizacja o władzę i nienawiść pomiędzy poszczególnymi tutaj liderami. Tu Zełenski, tu Kliczko, tu Załużny, to jakieś tam inne frakcje, tu Poroszenko. Tak się nienawidzą, że tam wcale nie jest pewne w tym momencie, że mamy do czynienia z tym przepływem informacji. Ale oczywiście jakieś tam osoby związane z tymi służbami na pewno o tym wiedziały, no ci, którzy mieli im zapłacić. No pytanie po prostu, czy to była decyzja samego Zełenskiego. No, to jest dyskusyjne, takiej tezy nie stawiam, ale w tym momencie jakby jasne jest, że jakby ta wersja, którą tutaj podali ci terroryści, jest w sumie gorsza dla nas, no bo to jakby z perspektywy Polski to już lepiej, żeby zamach
była odpowiedzialna Ukraina, bo to przynajmniej jest jakby oddzielne państwo. No. Kiedy za zamach bezpośrednio są odpowiedzialni Amerykanie, a Polska jest przez tych Amerykanów okupowana i kontrolowana, no to to jest problem na wielu różnych płaszczyznach. No przede wszystkim no, ustalenie tego tropu, jeśli rzeczywiście wyjdzie, że to zrobili Amerykanie, no to to jest, no, to można potraktować jako akt wojny. No przynajmniej tak Amerykanie potraktowali zamachy z 11 września 2001 roku. No. Atakując Afganistan, zaatakowali kraj, który oskarżyli o sponsorowanie terroryzmu. No. Więc odpowiedź Rosji może być adekwatna, no. A to z kolei oznacza no, wojnę nuklearną i zagładę ludzkości. No, najprawdopodobniej no, ci, którzy ten zamach zorganizowali, no, po prostu się przeliczyli. No. Albo myśleli, że ci ludzie uciekną, albo myśleli, że FSB, czy też jakieś tam inne służby, czy po prostu ludność tych ludzi zabije, no i nie będzie dowodów, a jak nie będzie dowodów, no to będzie można sprzedawać bajeczki. A do zamachu to się przyznało Państwo Islamskie, a do zamachu to się przyznała Al-Kaida, do zamachu to się przyznało IRA, ETA, Czerwone Brygady, nie wiem, jakakolwiek organizacja terrorystyczna, która istnieje, prawdziwa lub fikcyjna, no to każdy może się przyznać. No, no ale no tutaj ci ludzie już spowiedzieli to, co mieli powiedzieć. No i jakby widać po nich, no, że to no, no to nie są ludzie przygotowywani ideologicznie, jacyś tacy fanatycy, którzy milczą, którzy nie mówią, którzy coś tam. Nie no. Skromne chłopaki z jakiejś tam ubogiej prowincji. Brakuje im pieniędzy i po prostu znaleźli sponsora, który zrobił to, co zrobił. Oni lokalizację poznali w ostatnim momencie. No tutaj lokalizacja. To i cel by był i po prostu z tego, co tam powiedzieli, no wynika, że chodziło o to, żeby zabić jak najwięcej osób. Więc no, dla tych wszystkich, którzy mówią, że Ameryka, że NATO to jest sojusz defensywny, że to broni praw człowieka, że to coś tam, no to no, macie te swoje prawa człowieka, macie tą swoją demokrację, no to no, ci wszyscy, którzy no, w tym momencie, no, wszystkie te siły, które, nie wiem, no, polityczne, które bronią sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, czy też bronią członkostwa w NATO, no, gdyby mieli minimum honoru, no, powinny się podać do dymisji, powinny złożyć samokrytykę, no, bo widzimy, no, że jesteśmy częścią, jako Polska, no, że jesteśmy w sojuszu z krajem barbarzyńskim, który finansuje terroryzm. I to w takiej najbardziej barbarzyńskiej wersji po prostu zabijania cywili, no. I dzieci tam, sporo dzieci także zginą. Dobrze, towarzysze, więc śledzimy informacje, no, bo to sytuacja jest rozwojowa, no ale widzimy, no jak duża i też w pewnym sensie widzimy, no rozumiemy, dlaczego tak bardzo ważna była ta cenzura, żeby tutaj zamknąć te media rosyjskie, no bo to w pierwszych dniach właśnie wojny. No,
ograniczono Sputnik i Russia Today i wiele innych mediów, oskarżono o rozpowszechnianie putinowskiej propagandy i to był właśnie pretekst do zamknięcia tego. No a widzimy, no, że to chodziło tylko o to, no, żeby po prostu no, zamknąć te media, które mogą podważyć i to podważyć w sposób skuteczny, zakłamane media zachodnie. No i ten konkretny przykład, no właśnie, że media zachodnie przez cały dzisiejszy dzień mówiły wam o tym, że to było państwo islamskie, a tutaj widzimy gości, którzy z państwem islamskim nie mają nic wspólnego. No więc no, w pewnym sensie oczywiście to jest wielka tragedia i tak dalej. No ale w pewnym sensie to, że doszło do tego zamachu i to, że udało się złapać media zachodnie na tym kłamstwie, no mam nadzieję, że to komuś otworzy oczy, no, że jak zobaczy zeznania tych terrorystów i następnie posłucha tych dziennikarzy, którzy cały czas będą powtarzać w końcu bronić tej wersji państwa islamskiego. No, mam nadzieję, że już te, no to będzie jakaś taka kropka nad i, która ostatecznie te media skompromituje.